Dzień dobry. Jako nastolatek uwielbiałem filmy science fiction, które ukazywały nieznane nam elementy świata, eksplorowały je, wprowadzały w nie nutę naukowości. Takim filmem, który kiedyś bardzo mi się podobał, a dziś na jego warstwę naukową patrzę z politowaniem, było Jądro Ziemi z 2003 roku, które pokazywało wyprawę wielką wiertarką do wnętrza naszej planety. Mnóstwo tam było nieścisłości, jednak film zapadał w pamięć właśnie przez ten element tajemnicy, eksploracji. W końcu nikt tam nie był, więc nie wiemy, co ma Ziemia w środku. No nie do końca. Nauka ma swoje sposoby, by badać naszą planetę i dziś właśnie o tym opowiem, a inspiracją do tego odcinka była nowość wydawnicza od wydawnictwa PWN. Historia Ziemi Stanleya może być Wam znana, bo to już czwarte wydanie światowe i drugie polskie. Jak tylko się dowiedziałem o wznowieniu, wiedziałem, że muszę tę książkę mieć. Jednak o samej książce powiem więcej nieco później. Teraz wyruszamy do wnętrza Ziemi. W 1970 roku Związek Radziecki rozpoczął wiercenie odwiertu Kolskiego. Do dziś jest to jedna z najgłębszych dziur, jaką udało nam się wywiercić. Sowieci w odwiercie Kolskim odkryli kilka ciekawych anomalii grawitacyjnych, ale nie odnotowali żadnych nadprzyrodzonych zdarzeń, jak niektórzy twierdzą. Odwiert ten przebił się przez około 1/3 grubości skorupy kontynentalnej tarczy bałtyckiej, której całkowitą grubość szacuje się na 35 km. Jednak jeśli by porównać Ziemię do jajka, to odwiert Kolski nie przebiłby się nawet przez jego skorupkę. Patrząc na to w ten sposób, nie byliśmy wcale tak głęboko. Większość wiedzy o strukturze głębokiego wnętrza Ziemi wynika z badań skał wylewnych pochodzących z płaszcza oraz fal sejsmicznych wywołanych sztucznie przez człowieka lub powstałych przez trzęsienia Ziemi. Mimo źródła w zewnętrznych warstwach struktury planety, mogą one mieć olbrzymi zasięg. Niekiedy takie fale docierają na antypody. Naukowcy, badając je za pomocą sejsmografów, są w stanie określić budowę planety, a to dlatego, że w różnych ośrodkach, w zależności od gęstości materiału skalnego, fale rozchodzą się w różnym tempie. Gęstość we wnętrzu Ziemi jest większa niż skał powierzchniowych. Dzięki temu możemy określić, z czego zbudowana jest planeta, choć nigdy tam nie byliśmy. Najogólniej mówiąc, Ziemia dzieli się na skorupę, płaszcz oraz jądro. Zacznijmy omówienie tych kwestii od samej góry. Skorupa stanowi 0,4% masy Ziemi i rozciąga się od 0 do średnio 40 km głębokości. Zbudowana jest ze stałych i kruchych skał. Dzieli się na skorupę oceaniczną i kontynentalną. Ta pierwsza jest zdecydowanie cieńsza, osiąga około 7 km grubości. Skorupa kontynentalna jest gruba, jej średnia grubość wynosi 35-40 km, a pod wyżyną tybetańską te wartości dochodzą nawet do 75-80 km. Jednak skorupa kontynentalna ma inny skład chemiczny niż oceaniczna. Ta pierwsza jest zbudowana ze skał granitowych, a druga bazaltowych. Dlatego też skorupa kontynentalna wykazuje się mniejszą gęstością, a w związku z tym jest lżejsza i bardziej wyporna. Dodatkowo ta wierzchnia warstwa Ziemi jest zbudowana z płyt tektonicznych. To swoistego rodzaju puzzle przesuwające się po półpłynnym płaszczu Ziemi. Jedna płyta tektoniczna może być zbudowana zarówno ze skorupy oceanicznej, jak i kontynentalnej, a najlepszym przykładem jest płyta afrykańska. Skorupę oddziela od płaszcza tak zwana nieciągłość Mohorovicica. Określenie to pochodzi od nazwiska chorwackiego sejsmologa. W skrócie mówi się MOHO. Jest to kilkusetmetrowej grubości warstwa przejściowa. Dochodzi tam do skokowej, nagłej zmiany prędkości fal sejsmicznych od około 7 km na sekundę do nieco powyżej 8 km na sekundę. MOHO leży na różnych głębokościach, pod oceanami na głębokości 5-8 km, natomiast pod kontynentami znacznie głębiej, około 35 km, pod wysokimi górami może leżeć jeszcze głębiej. W odniesieniu do skorupy warto też przywołać pojęcie litosfera. Trzeba pamiętać, że nie są to
synonimy. Litosfera to zewnętrzna, sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę ziemską i warstwę perydotytową zaliczaną do górnej części płaszcza ziemskiego. Płaszcz ziemski stanowi 67,1% masy Ziemi i rozciąga się od około 40 do 2890 km. Górną część stanowi ciekawa warstwa nazywana czasami strefą małych prędkości lub astenosferą. Jest zbudowana z plastycznych i częściowo upłynnionych skał. Przechodzące przez nią fale sejsmiczne mają niższe prędkości niż w głębszych warstwach. Stanowi około 10% grubości płaszcza. To właśnie po tej warstwie poruszają się płyty tektoniczne. Typowa płyta porusza się z prędkością około 5 cm na rok. Jest to prędkość porównywalna z tempem przyrostu paznokci ludzkich dłoni. Jedną z najważniejszych sił napędzających płyty tektoniczne jest konwekcja, do której dochodzi w płaszczu Ziemi. Konwekcja to proces zachodzący w płynach. Przypomnę, płynem nazywamy każdą substancję, która może płynąć. Gazy, plazma, lawa czy magma także są płynami. Wymiana ciepła przez konwekcję polega na tym, że rozgrzana materia z głębi unosi się, wypierając materię chłodniejszą i cięższą położoną bliżej powierzchni. Chłodniejsza i cięższa materia opada, nagrzewa się, staje się lżejsza, przez co wypływa na powierzchnię. Procesem tym możemy opisać zmiany zachodzące we wnętrzu Ziemi, ale także w naszym codziennym życiu. W zimie, kiedy uruchomicie ogrzewanie, ciepło także ucieka do góry, a chłodne powietrze opada. Dlatego w bardzo wysokich pomieszczeniach unika się ogrzewania konwekcyjnego, ponieważ nie warto ogrzewać stref, w których nie przebywają ludzie. Inne mechanizmy wprawiania w ruch płyt tektonicznych związane są ze strefami spreadingu i subdukcji. W strefach spreadingu, czyli w miejscach, gdzie powstaje nowa litosfera, powodem ruchu płyt jest wznoszenie się magmy w strefach ekspansji, unosi ona litosferę ku górze, a ciężar skał tworzących grzbiet powoduje osuwanie się litosfery w dół i na boki oraz jej poziome odsuwanie się od grzbietu. Z kolei w strefach subdukcji, czyli w miejscach, gdzie litosfera jest niszczona, fragmenty płyt, które już znalazły się pod ziemią, ciągną za sobą płyty, które są na powierzchni. Kolejne zjawisko jest analogiczne do poprzedniego, z tą różnicą, że mówi o oderwanych fragmentach płyt, kiedy zanurzają się one coraz głębiej w płaszczu. Zasysają materię, która jest wyżej. Dla wyobrażenia tego zjawiska przywołam film Titanic. Pamiętacie tę scenę, kiedy część statku stanęła pionowo i zaczęła tonąć? W filmie pokazano, jak statek po całkowitym zanurzeniu zasysał za sobą ludzi w głębiny. Analogicznie jest z płytami tektonicznymi. Przejdźmy teraz do opisu jądra Ziemi. Możemy wyróżnić jądro zewnętrzne i wewnętrzne. Oba zbudowane są głównie z żelaza i niklu. Jądro zewnętrzne jest płynne, stanowi 30,8% masy Ziemi i rozciąga się od 2890 do 5150 km. Jądro wewnętrzne stanowi 1,7% masy Ziemi, rozciąga się od 5150 do 6370 km. Ma formę stałą. Jądro jest bardzo ważne z punktu widzenia życia na Ziemi. W płynnym jądrze zewnętrznym wytwarzane jest pole magnetyczne. Powstało tam tak zwane geodynamo. Planeta zachowuje się jak wielki magnes sztabkowy z biegunami północnym i południowym. Obecnie jego długa oś odchylona jest o około 10-11 stopni od osi obrotu Ziemi. Bieguny magnetyczne zmieniają położenie w czasie i nie nakładają się z biegunami geograficznymi. Mało tego, bieguny magnetyczne od czasu do czasu zamieniają się miejscami i nie znamy przyczyny tego zjawiska. Obecnie uważa się, że siłą napędową tego geodynama są prądy konwekcyjne mieszaniny stopionego żelaza i niklu w płynnym jądrze Ziemi. W prądach tych ruch obrotowy Ziemi poprzez efekt Coriolisa wywołuje wiry działające jak jednobiegunowy generator Faradaya, wytwarzając prąd elektryczny, który z kolei wytwarza pole magnetyczne. Występuje ono naturalnie wewnątrz i wokół Ziemi. Tak powstaje magnetosfera, która chroni nas przed śmiercionośnym promieniowaniem z kosmosu.
O tym, o czym tutaj opowiadam, przeczytacie w rozdziale 1 i 8 książki Historia Ziemi Stevena Stanleya i Johna Luchaya, wydanej przez wydawnictwo PWN. Ja od lat korzystam z tej książki, ale z wydania z 2002 roku. Teraz w końcu książka została wznowiona i może nas ponownie zachwycić. To jedna z najlepszych książek, jakie znam, jeśli chodzi o tematykę historii Ziemi. Może być doskonałym podręcznikiem dla studentów nauk o Ziemi, ale także ciekawą lekturą dla pasjonatów. To wydanie jest piękne. Jest tutaj mnóstwo kolorowych ilustracji, schematów czy rysunków. To ponad 600 stron rzetelnej i aktualnej wiedzy dotyczącej mechanizmów działania naszej planety oraz jej historii. Polecam. Skoro znamy już uwarstwienie Ziemi, omówmy jeszcze kilka ciekawych aspektów. Jednak chciałbym skupić się na tych mniej oczywistych. Temat teorii tektoniki płyt, stref spreadingu, subdukcji bardzo mocno wiąże się z budową wnętrza Ziemi, jednak myślę, że częściowo jest Wam znany, a poza tym planuję jeszcze w przyszłości materiały szeroko omawiające te kwestie. Trzęsienia Ziemi i wulkanizm to także pasjonujące tematy, które można by tutaj rozwinąć, jednak ich skutki obserwujemy na powierzchni Ziemi, a tytuł odcinka brzmi: co ma Ziemia w środku? Dlatego pozwólcie, że skupię się jeszcze na bardzo ciekawych aspektach dotyczących zjawisk plutonicznych, a także plam gorąca. O nich się mówi zdecydowanie rzadziej, a do tego tematu pasują idealnie. W procesie subdukcji niszczona jest litosfera i wciągana do wnętrza Ziemi. Niekiedy takie wielkie odłamy skalne toną w płaszczu. Mogą docierać nawet do granicy między jądrem a płaszczem. Opadanie wynika z tego, że ich temperatura jest niższa od otoczenia. We wnętrzu Ziemi topią się pod wpływem wysokiej temperatury. Każdy taki fragment w końcu musi się stopić, nawet jeśli trwa to dziesiątki milionów lat. Powstała w ten sposób magma, która po nabraniu temperatury jest mniej gęsta od otoczenia, wznosi się w kolumnach zwanych jako pióropusz płaszcza. Takie pióropusze docierają do powierzchni Ziemi, tworząc obszary aktywności wulkanicznej. Są to tak zwane hotspoty lub plamy gorąca. Są one o tyle niezwykłe, że zazwyczaj nie pokrywają się z obszarami granic płyt tektonicznych, a to dlatego, że pierwotna materia opadła aż do głębokości jądra. W przypadku, kiedy te płyty nie zanurzają się głęboko w płaszczu, powstają łańcuchy górskie czy wulkaniczne w pobliżu płyt tektonicznych. Tak powstały chociażby Andy. Hotspoty są niemal stałe, istnieją przez miliony lat w jednym miejscu i to po nich przesuwają się płyty tektoniczne. W ten sposób powstają na przykład łańcuchy wysp wulkanicznych jak Hawaje. Ja już kilkukrotnie wspominałem o hotspotach, chociażby w odcinkach o Yellowstone, wyspach Galapagos i trapach Dekanu. Plutonizmem nazywamy ogół zjawisk zachodzących w litosferze, obejmujących powstawanie magmy, jej przemieszczanie się i zastyganie w różnych miejscach. W przeciwieństwie do wulkanizmu nie dochodzi do wydobycia magmy czy lawy na powierzchnię. Procesy te zachodzą kilkadziesiąt kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Jednak bywa, że później zostają odsłonięte. Zazwyczaj mówiąc o plutonizmie, mamy na myśli powstawanie tak zwanych intruzji. Intruzja to nic innego jak magma, która przemieszcza się w obrębie już istniejących skał, wypełnia przestrzenie między nimi i potem zastyga. W ten sposób powstają skały magmowe, głębinowe. Powstawanie intruzji nie ma bezpośredniego wpływu na życie człowieka, są to zjawiska przebiegające bardzo powoli i głęboko pod powierzchnią Ziemi. Mogą za to wpływać pośrednio na naszą gospodarkę. W pobliżu intruzji można znaleźć szereg surowców mineralnych, powszechne są tam też wody termalne. Intruzje dzielimy na zgodne, czyli takie, które układają się zgodnie z kierunkiem ułożenia skał, oraz na niezgodne, które układają się w poprzek kierunku ułożenia skał, przecinają one różne warstwy skalne. Do intruzji zgodnych należy na przykład lakolit. Jest to intruzja w kształcie bochenka chleba lub grzyba, która wybrzusza warstwy leżące powyżej, nie wpływa na warstwy leżące niżej. Analogiczną intruzją jest lopolit, tylko że przyjmuje kształt misy lub odwróconego bochenka chleba. Zaburza on warstwę skalną leżącą poniżej, natomiast ta znajdująca się nad nią nie zmienia się. Z kolei, kiedy magma wdziera się pomiędzy dwie różne warstwy skalne na ich granicy, mówimy o powstawaniu sila. Nie jest on gruby, ale czasami może ciągnąć się na setki kilometrów.
Najbardziej znaną intruzją niezgodną jest batolit. Charakteryzuje się nieregularnym kształtem, nie ma dolnej granicy, natomiast jego górna część odkształca skały leżące nad nim. Olbrzymie intruzje batolitowe mogą rozciągać się na powierzchni setek kilometrów kwadratowych. Są one także trzonami wielu masywów górskich, np. Tatr Wysokich. Mogą także tworzyć góry kopułowe o charakterystycznym kształcie. Przykładem może być góra Half Dome w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Warto też wspomnieć dajkę, czyli pionową żyłę przecinającą skały, przez które przebiega. Może łączyć się z lakolitem, lopolitem lub silem. Zazwyczaj jej grubość wynosi do kilkuset metrów, a długość do kilkuset kilometrów. Boczne, podrzędne i najczęściej ślepe odgałęzienia większej żyły lub innej intruzji nazywamy apofizą. Szczególnym przypadkiem intruzji niezgodnej, który prowadzi do wydostania się magmy na powierzchnię, jest komin wulkaniczny. Pozostałość skał powstałych jako wypełnienie dawnego komina wulkanicznego, które zostały odsłonięte, nazywamy nekiem. Polskim przykładem neka może być Wilkołak, nazywany też Wilczą Górą, znajdujący się na Pogórzu Kaczawskim. Budowa wnętrza Ziemi jest fascynująca. Mimo że sporo już wiemy, to nadal skrywa przed nami wiele tajemnic. Jednak najprawdopodobniej nigdy nie będziemy w stanie wybrać się tam, tak jak to pokazano w filmie, jądro Ziemi. Jeśli temat Was zaciekawił, to przypominam o świetnej książce Historia Ziemi. To bardzo dobrze wydana pozycja, która powinna się znaleźć na półce każdego, kto potrzebuje dużej dawki wiedzy w temacie. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia niebawem.